Good luck, everyone. Gefechtsstation. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale z PJP. Tym razem jest to program Gneizynę, ale mapy wam nie powiem. Jest to moja powtórka na Gneizynę, ale... Good luck and fair seas. Jako, że przestało mi zapisywać powtórki, to muszę to nagrywać jednocześnie podczas gry. Tak, tu mamy charakterystyki podane. Można trąbić to sekretami jakby, przycisku N. Chciałbym mnie chyba na topkę, z tego co pamiętam. Gneizyna ma jak widać wyrzutnie torpedowe na 6 km. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wykryty przeciwnik. Krążownik przeciwnika. Ja niestety tego nie trafię, mam za słaby zasięg. Zresztą widać na minimapce, to ostatnie kółko to jest zasięg mojego strzału. To jest ARP Haruna. Różowy. Żeby ustawić działa na kąt kursowy, trzeba wystarczy kliknąć, być przycelowany w jedno miejsce, kliknąć Ctrl plus X i wtedy blokują się wieże działowe. Jak widać, Gneizyna ma 3 wieże po 4, znaczy po 2 działa. Kolejny krążownik, za chwilę będzie strzał chyba. Ten jest niestety za skałą, za górą. Dlatego też nie trafię w niego. Może to jakoś tego w wyniku obrażeń nie będzie dużo, ale... Nie wiem, czy to będzie w to dalej, czy... Widać też gdzieś... Nie, to był rykoszet od krążownika. Krążowniki nie są aż tak opancerzone mocno. Będzie rekordowa liczba zablokowanych obrażeń, ponieważ od tej gościu zarył w górę. To nie jest taka możliwość. Muszę też dać na pierwsze uprzedzenie. Wejdzie? Póki co mam... 90 900 zablokowany pancerz. Będzie tego dużo więcej. Wystarczy kliknąć Z po wystrzele, żeby przejść szybkim działaniem, ale to wystarczy dwa razy szybko myszką kliknąć. Więc... Rosyjski krążownik. Tylko krążowniki są bardzo wkurzające. Coś go nie leci. Nie wiem, co to jest. Żadne rpacenie możliwe. Kierowka jakami wali. 4988 obrażeń. Ja to jestem sam z dwoma krążownikami, chciałem zauważyć. Także ja to zginę. Zostało mi jeszcze 42194 HP. Nie mam niestety spawarki możliwości. Nie mam niestety możliwości włączenia spawarki. No to nie widziałem, ile obrażeń zadałem, no ale. A ten trzeci, przy tym gdzie są obrażenia, to trzecie to jest asysta moja. Po moim spocie, ile obrażeń są zadane. Tak, to promienie na N jest i ten pasek się po prostu będzie później ładował. Skupić ogień na oznaczonym celu. Tak, chyba tylko wyszło. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. To znaczy po niemiecku, że drużyna przeciwna objęła prowadzenie. Poddaje się do zniszczenia wszystkich okrętów, albo do wyniszczenia wszystkich okrętów, albo do zdobycia 1000 punktów. Załączyłem spawarkę i samolot wydawczy, ponieważ samolot mnie wcześniej wykrył.
Chciałem puścić torpedę, ale gorzej widzę, widzicie, gdzie ten szary pasek jest. To znaczy, że gościa wpływa. Nie, to próbuj się wycofać. O, weszło pod koloba. Jakiś... Jeszcze ja nikt nie pulsuje. Strajków, na szczęście, co było błędnym w zasadzie, bo jednego pożaru się nie powinien gasić. Jednego pożaru nie powinno gasić. Nie będę chyba chciał podpłynąć na baterie dodatkowe, ponieważ tu jedyną ma 3-4 km zasięg baterii dodatkowej. A Bismarck, czyli ósemka, czyli poziom wyżej, powinien jeden, ale ma chyba 8, myślę. Krytyś posierysz! Widzę, że goście piszą na czacie coś, że reportujemy się. Niestety obrabiam wieże działowe. Są na szczęście uszkodzone, tylko uszkodzone krytycznie, a nie zniszczone całkowicie. Przez co mi powoduje, że przeładowuje mi na nowo po naprawieniu. Tak faktem nie wiem, kiedy ten film się dla was pojawi, ale... Ostatnio był MCK, dwa razy MCK. Mówię, chyba sobie za chwilę spowarto włączę. Poczekam na załadowanie pocisku. Znałem pożar i niestety wierzę, że było nie gotowe. Mają po prostu się zniszczyć. Ten wyrok ze mną lecał. Zresztą widać, może takie, że było widać, że tak lecał. Tu się opracam, żeby było mi teraz coś, żeby gdzie mniej trafić. Wiesz, zbliżyłem się do wyniku końcowego. Może było problemu obrażeń. Ja jestem sam, więc jestem na 3. Teraz nie zapiszę wcale ten rzeń, bo... Chyba mieć 1652 zablokowane obrażenia.